Dzisiaj zagramy w komputer Jimiego 2, ponieważ twórca zaktualizował tę grę. A Wy bardzo, ale to bardzo o nią prosiliście. Jim przeżył, ale czeka go zupełnie nowy koszmar. Czy zaprowadzisz go w bezpieczne miejsce, czy też zginie, próbując? I żeby przybliżyć Wam historię, w tym momencie wklejam Wam cały odcinek z przechodzenia komputer Jimiego 1. Ponieważ nie da się już zagrać w komputer Jimiego 1, a chciałbym, żebyście byli na bieżąco i wiedzieli, jak wygląda tak naprawdę cała historia Jimiego. Nowy komputer Jima właśnie dotarł. Pomóż mu go skonfigurować i dołącz do niego, gdy przemierza internet. Póki to trwa. Tak więc w dzisiejszym fascynującym odcinku pomożemy Jimiemu skonfigurować jego komputer. To będzie bardzo łatwe zadanie. Ale niestety, internet to bardzo mroczne i przerażające miejsce. Więc musimy być bardzo, ale to bardzo ostrożni. Ale zanim pomożemy małemu Jimiemu, chciałbym, żebyście zostawili po tym odcinku. Aż 5 tysięcy łapek w górę. A także napiszcie w komentarzu hashtag komputer, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast, ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj w tym momencie, kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostaj z nami na dłużej. Co ciekawe, w tę grę zagrało aż 8,5 miliona osób, więc musi być naprawdę dobra. Dzień pierwszy, dzień pierwszy z komputerem. To na co wszyscy czekali, nasz mały Jimmy. To jest właśnie on, zobaczcie. Ma swoje łóżko, ma swój własny pokój, ale niestety nie miał swojego własnego komputera. Na szczęście udało się. Komputer przyszedł! Paczka przyszła! Jej, mamy komputer! Chyba, tak mi się wydaje, że w środku jest komputer. A może PlayStation? Nie wiadomo, musimy otworzyć i sprawdzić, tak więc. Hura, hura! Mamy komputer! Jej, otwórzmy, otwórzmy i. Tak jest, to jest komputer! Wow, od razu działa! Zobaczcie to: Windows Roblox Edition. Każdy o takiej marzy. No i co ciekawego można robić na tym komputerze? Można czytać wiadomości, można przeglądać oferty w sklepie, oraz można pisać na czacie. Zacznijmy od wiadomości, czyli po kolei. O, nowa jakaś rafineria, grand opening na Robloxia. Super, jakby te wiadomości nas nie interesują. Zobaczmy co możemy kupić. Możemy kupić proce, możemy kupić kielnie. What the hell? Oraz możemy kupić. To są slajmy. Dobra, jako już jesteśmy małym Jimim. W sensie pomagamy małemu Jimiemu. To kupmy wszystko. Karta mamy została podpięta. Tak więc możemy zaszaleć. Wy, oczywiście, nie róbcie takich rzeczy, bo mama będzie na was wkurzona. No i mamy wszystko kupione. Pięknie. Jesteśmy po prostu genialnym Jim. Dobra, czat. Zobaczmy, co to jest ciekawego. O nie, serwery są wyłączone. O. Okej, okay, will... okej, okay, dobra, oh no Dobra, czyli nie możemy nic więcej robić Czy mogę wstać od komputera? Z tego co widzę, to chyba nic więcej się nie da Czy my możemy wstać od tego komputera? To jest najważniejsze, czy my jesteśmy w stanie Wstać i odejść z shop Tu wszystko kupiliśmy, newsy Oh, czy możemy przeczytać więcej wiadomości Na przykład, tak, tak mnie to ciekawi Okej okay. Oh no Ej, coś nowego się pojawiło Dobra, czy jak będę chciał wejść jeszcze raz na czat Error Okej okay. Coś jest nie. Coś jest nie tak z tym komputerem, ewidentnie. No nowy komputer i kompletnie nic nie działa, jak mam to skonfigurować? Czemu to nie działa? Czemu nie mogę od niego wstać? Czemu serwery są wyłączone? Ja chcę popisać na czacie Robloxowym. Halo, proszę mi tutaj uruchomić komputer. O, udało się, wstałem! Wystarczyło od... Nie, nie chcę znowu do komputera! Nie, 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 wystarczy już tego komputerowania. Okej, okay. czas iść chyba spać na to wychodzi? Nie, jednak jeszcze nie idziemy spać, bo w końcu jest dzień, tak więc sprawdźmy, co mamy w szafie. W szafie nie mamy nic, mamy telewizor, ale chyba telewizorem to my nie jesteśmy zainteresowani, skoro mamy nowy komputer, więc wyjdźmy na zewnątrz i. O, przyszły wszystkie rzeczy, które zamówiliśmy. Pięknie! Czyli proca, slajmy oraz kielnia z niewiadomych przyczyn. Dobra, nieważne. Połóżmy je w sumie to chyba na stole w głównym pokoju. Tak mi się wydaje, nie? Gdzie mam odłożyć te rzeczy? Te wszystkie trzy pudełka? Przy komputerze? Nie to totalnie bez sensu. Um, Okej, okay, mamy kielnię i możemy. Okej. Okay, możemy wszystko zamurować? Jesteśmy zmęczeni zabawą. Czas iść spać. Nadszedł dzień spania. A w zasadzie noc spania. Nadeszła noc po prostu. Tak więc budzimy się. W środku nocy? E, czemu jest tryb pierwszoosobowy? Okej, okay. coś mi obudziło w nocy. Nie podoba mi się to. Hello? Czy ktoś tu jest? Czy ktoś stoi? Czy ktoś stoi przed moim domem? Okej, okay. nie mogę wyjść. Nie, no niemożliwe, że nasz mały Jimmy obudził się w środku nocy tylko z jednego powodu żeby usiąść przed komputerem. Prawdopodobnie obudził nas jakiś dziwny dźwięk. na kole, iż w szafie nic nie było, to sprawdźmy, co jest w drugiej szafie? Również nic nie ma. Ja sam nie wiem, czy to jest bardziej przerażające, że nic nie ma. Znów czuję się bezpiecznie. Okej. Okay. Dziwne rzeczy zaczęły się dziać po przyjściu tego komputera. Na wszelki wypadek sprawdzę okna, czy przypadkiem nie wiem, ktoś nie stoi za oknem. To by było totalnie dziwne. Dobra, chyba jest bezpiecznie. Nic się nie dzieje, a przynajmniej takie mam przeczucie, że nic się nie dzieje, więc. Yy, chyba czuję się bezpiecznie, więc mogę i znowu spać. Nie ma żadnych mordulców, więc git. Dobra, idziemy spać. Dzień drugi. O tak. Po nieprzespanej nocy, ponieważ byliśmy w strachu, że coś nas może zaatakować, budzimy się. Pełni energii. Jej, nowy dzień, nowy dzień. Czas pograć w Roblox na komputerze. Przeczytajmy oczywiście standardowe rzeczy, czyli newsy. Okej. Okay. Niewyjaśnione zaginięcia w Robloxie. Czyli ludzie znikają z niewiadomych przyczyn. Dobra, sklep Możemy kupić sobie pistolet do paintballa, czyli tak zwany marker Tak więc kupmy sobie Kupmy sobie burgera i kupmy sobie kolę. No bo czemu by nie, w końcu O, kolejne rzeczy nie są dostępne Dobra, nieważne, zobaczmy co na czacie słychać Zalogujmy się, to bardzo proste Hasło oczywiście pewnie mamy 123 e, Gratulacje, udało ci się zalogować do RoChat Największej aplikacji czaterskiej na Robloxie Okej, okay, super i co w, ty, co, 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 co w takim razie mogę tutaj zrobić? Czy mogę coś napisać? O, oh, po prostu się zalogowaliśmy I to tyle w sumie Dobra, ciekawie, ciekawie Tak więc jesteśmy zalogowani Pierwszego dnia nie mogliśmy się zalogować Drugiego dnia się zalogowaliśmy To trzeciego dnia będziemy pisać w takim razie? Ciekawe, nieważne Przyszły nasze zamówione rzeczy Tak więc cieszę się niezmiernie I w sumie dzisiaj pobawię się przed domem Mamy tak yy, Piczku, Mamy Pistolet do paintballa jej, Ale zabawa. Solo paintball. Solo paintball. Hej, pięknie. Mamy kolejne pudełko. Burger. Który mamy burgerka. Mmm, Burger. cheeseburger. Mmm, cheeseburger. Świetnie. Krwawa cola? Czemu to się nazywa krwawa cola? Nieważne. Napijmy się. W końcu zamówiliśmy te rzeczy. Popatrzmy na tę piękną. Robloxową krainę, na której nie ma nikogo, bo mieszkamy na jakimś pustkowiu. Hmm, ciekawe. Dobra, nieważne. Idziemy spać, bo jesteśmy znowu zmęczeni, ponieważ zabawa na dworze nas totalnie wyczerpała. Czas spać. Znowu noc! Oh my god. Dobra, co tym razem? Słyszę jak coś skrobie za drzwiami. I totalnie mi się to nie podoba. Co to może być? Kto to może być? Dobra, sprawdźmy drugą szafę. Pusta Okej, okay, nikt się w moich szafach nie chowa. Znów czuję się bezpiecznie ha, Nie wiem, powiem wam szczerze, że ja jakoś bezpiecznie się nie czuję w tym miejscu Niemniej jednak wejdźmy do łóżka I przyśpijmy się, mamy w końcu dzień trzeci Co oznacza tylko jedno, że trzeciego dnia Znowu siadamy do komputera Jej, komputer, wakacje, let's go Co tam nowego w sieci? Sprawdźmy, newsy o, wow, kolejne zaginięcia. Uważajcie na Robloxie. Nie wiadomo, trzy dzieje, nawet policja drapie się po głowie i myśli sobie: Nie mam pojęcia, jakim cudem ci ludzie zaginęli. Niestety nie możemy rozwikłać tej sprawy. Okej, okay, to nie złe newsy. Shop, co tym razem możemy kupić? O, możemy kupić drewniany miecz, sprężynę, tako, apteczkę oraz. Yy... To jest chyba GPS, wersja jakaś stara. Bardzo dużo rzeczy dzisiaj nakupiliśmy. Zobaczcie, co na roczacie słychać. Może ktoś tutaj nikt do nas nie napisał ani jednej wiadomości. Niemniej jednak, zamówiliśmy bardzo dużo rzeczy, więc trzeba sprawdzić. O, ile paczek, co jest? Bierzemy wszystkie. Cztery pudełka. Dobra, pierwsze pudełko. Tako. Mmm, pyszne tako, dobra, najedzony, drugie pudełko, drewniany miecz, to czas na zabawę Jach, jach, ciach, 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 cia, siu, cia, 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 Dobra, pobawiłem się pięknie, sprężyna Wow, mogę skakać Nice, ale wskoczyłem wysoko Skoczmy do komina, bo co złego może się stać Nie ma nic w kominie, okej, okay, świetnie, bardzo pięknie Mamy kolejne pudełko, a tutaj jest apteczka Chciałbym sprawdzić to Geolokator o, czy to jest GPS naprawdę? Wow, czy tam jest mapa z GTA jakaś? Tak to przynajmniej wygląda. Zestaw medyczny. O nie, użyłem zestaw medyczny. Geolokator. Chwila, czemu tu jest pokazana strzałka? Strzałka pokazuje tu. Co znajdę na końcu mapy używając geolokatora? O! Oh. Okej. Okay. Pokazuje mi geolokator, że coś jest tutaj, w tym kierunku, ale... Niestety, jak widzicie, tam się nie da wejść, więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu wrócić do mojej chaty. No to lecimy, zobaczmy, czy będę mógł iść spać. Okej, okay, mogę iść spać, czyli byłem już zmęczony. Dosyć tej zabawy czas się zdrzemnąć. Pójść spać i znowu obudzić się w nocy. Dobra, co tym razem? Hello? Hello? Ha. Sprawdźmy szafę. Nic nie ma. Czemu ciągle budzimy się w nocy? Czemu my się ciągle budzimy w nocy? Dobra, sprawdźmy drugą szafę. Pusto, mam wrażenie, że zaraz. Co to jest? My god, czemu ten telewizor się włączył tak nieoczekiwanie? What the hell! Okej, okay, wyłączyłem go. Czy czuję się znowu bezpiecznie? Chyba nie. Mam wrażenie, że coś jest za oknem i zaraz to zobaczę. Okej. Okay. Nic nie ma. Za drzwiami też nic nie ma, ale nie czuję się bezpiecznie. Nie było napisu, że czuję się bezpiecznie. O nie. Czemu mój komputer się włączył? I czemu mam wiadomość na roczacie? Okej. Okay. Zalogujmy się. O, o. Y kliknę. Przygotuj się. Nie, wiedziałem, że... Od razu dzień czwarty. Na co mam się przygotować? Ym, nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje, powiem szczerze. Okej, okay, usiądźmy do komputera. Newsy. Burmistrz zawiadamia, że zaginęły kolejne osoby w rafinerii incident, czyli jakiś w rafinerii zaginęły kolejne osoby. Okej, okay, okej, okay, nie podoba mi się to. Co mogę kupić? Yy, papier toaletowy, mogę kupić fasolę i feelstate. state. Dobra, mamy apteczkę, więc świetnie. Przygotuj się. Shop. Okej, okay, wszystko kupiłem, co miałem kupić. Świetnie, wstaję. To już się robi bardzo niepokojące, powiem szczerze, więc... Wyjdę stąd, jak gdyby nigdy nic. Zbiorę paczki. Otworzę pudełko i tu mamy tak. Yy... Aha, nie mogę otworzyć jeszcze tych pudełek. Okej, okay, to wejdźmy do środka. Apteczka. Mamy papier. Świetnie. I mamy... Tutaj fasolę, czyli zapasy jedzenia. Świetnie. Apteczka pierwsza. Helikopter? What? Czemu leci tutaj helikopter? Nad moją chatą. Ok. Świetnie. Dobra, poleciał. Czy powinienem użyć apteczki? Prawdopodobnie nie. Czy mogę iść spać? Nie mogę. Czyli. Okej, okay, helikopter poleciał. Jestem zmęczony. Ok, dobra, to idziemy spać. Do łóżka idę spać, mam dość. Ja już chcę, żeby ten dzień się skończył. Ja już chcę, żeby się ten dzień skończył. O, o, kłopoty. Kto się z moim domu? Nie, tylko nie to. Tylko nie to. Kto się z moim domu? Kto tu jest? Sprawdźmy szafę. Pusta. Sprawdźmy drugą. Pusta. Dlaczego oboje... Co jest? Czemu obie szafy były... What the hell? Czemu ktoś się dobija... Czemu drzwi są otwar... Otwarte? Dzień piąty, nie, no to będzie 5 dni z komputerem. Ech, Jimmy, czemu jesteś taki wesoły? Przecież tu się dzieją takie dziwne rzeczy, niepokojące bardzo. Okej, okay, usiądźmy do komputera. Co złego może się stać? Newsy Burmistrz ogłasza stan wyjątkowy. Schrowajcie się w swoich schronach. No dobra, Shop, deska, młotek. I to coś, czymkolwiek to jest. Nie wiem, co kupiłem, ale okej. Okay. Będziemy musieli zbudować barykadę. Czy napisał do nas ten dziwny gość i napisał? Ok, spoko. Czyli mogę się czuć bezpieczny w teorii. Trzy paczki. Pudełko. Deski. Let's go, barykada. Gdzie mogę umieścić deski? Czy mam się zabarykadować? Gdzie ja mam schron w ogóle? Czy ja mam coś takiego jak schron? Co to jest ten kwadrat? O, dobra, już chyba wiem, co to jest ten kwadrat. Młotek. Halo, czy mogę... A ja muszę się chyba w pokoju zabarykadować. Albo nie. Tak, muszę zawić okna deskami. Nie wierzę w to. Dobra. Nic nie we... nikt już nie wejdzie do mojej chaty. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Nice. Okej, okay, udało się. Nice. Pięknie. Zabarykadowaliśmy się. Możemy czuć się bezpieczni, ale trzeba by na pewno Jestem zmęczony. No tak, nie dziwię się, skoro tyle czasu spędziłeś tutaj na barykadowaniu się deskami, to nie dziwię się Jimmy, że jesteś zmęczony. Więc Prawdopodobnie obudzimy się po raz kolejny w nocy. Oczywiście. Komputer się uruchomił. Komputer się uruchomił. Sklep. Kupione. Newsy. Ok, nic nowego. Chat, Zaloguj się. Ok. Bądź cicho i bądź spokojny. Nie, nie rób żadnych dźwięków. Kto to jest? To się. Włamał do mojego domu, szafa. Okej, okay, pusta. Ktoś tu może być. Lekko jestem przerażony. Druga szafa pusta. Ok. Drzwi. Niepokojące drzwi. O! Emergency alert! Okej, okay, shelter warning Ktoś się dobija Oh my god, dobra, dobra, dobra Chowam się do mojego pokoju O co chodzi? Kim jesteś? Odejdź stąd Zostaw mnie w spokoju Co, nawet tędy? Ale ja go nie widzę, nie ma tu nikogo Co to jest? O nie O nie Dobra, chodź Chodź No, gdzie jesteś, gościu? Czemu on nie wchodzi? Zaczynam się bać. Zaczynam się bać. Zaczynam się bać. Co jest grane? Co jest grane? No widzę, że masz Glocka, ale o co chodzi? Nie. O nie. Escape. Komputer Jima. To było najbardziej zaskakujące zakończenie i najbardziej trzymająca w napięciu gra na Robloxie, w jaką grałem. Gra się od razu zaczyna, tak od razu na starcie i tak, Jimmy przeżył. Udało się, Jimmy przeżył. Tylko ciekawe, co teraz tutaj... Twórca wykombinował. Co jest grane? Fala numer 1, 15 na 150 Mamy w ogóle pistolet. What the hell? Dobra, fala 1 na. Okej, okay, okej. Okay. Ooo, czyli twórca zrobił strzelankę zombie! O, oh my god, dobra, dobra, dobra. E, czy jak celuję jej w głowy? Dobra, działa to świetnie. Fantastycznie, twórca przerobił grę, która była strasznym horrorem na horror typu strzelanie. Dobra, e, mamy falę pierwszą. Wow, wow, wow! Ten był dość agresywny zombiak. To są zombie nuby, które musimy pokonać. Okej. Okay. Wydaje się to być. niezbyt trudne. E, ale dobra, spróbujmy przejść, bo jestem ciekaw zakończenia, czy nasz y, mały Jimmy przeżyje. Zebraliśmy troszkę kaski. Przeładujmy sobie broń. Widzę, że mam trochę mało życia, więc może być. Ciężko to. Te czerwone. Te czerwone są bardzo agresywne. Dobra, to jest dopiero fala pierwsza. Ja muszę jeszcze przeżyć minutę. Nie mam pojęcia, ile jest tych fal, ale na pewno. Co jest gran? Czemu ten nie ma głowy? Bo te hell, dobra, dziwne, bardzo dziwne, niepokojące. Mam bardzo mało. Stop, stop, stop. Mam bardzo mało życia. W ogóle nie powinienem tutaj biegać, tylko. No właśnie, ja powinienem, na to wychodzi. Czekajcie, rozwalmy jeszcze tego. Dobra, ciężko. No, 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 no. a życie mi się regeneruje, to jest ważne. Ja powinienem zabarykadować się w moim mieszkaniu, po prostu, po prostu, zabarykadować się w moim mieszkaniu i nie wychodzić. Tak jest i oni teraz będą tutaj się dobijać, a ja będę mógł do nich strzelać. Dobra, ciekawy, ciekawy tutaj twórca sobie to wykombinował. Oczywiście jest to żart na 1 kwietnia, więc nie ma co brać tego na poważnie, ale troszkę szkoda, że się nie da zagrać w komputer Jimiego 1, bo ja liczyłem, że będzie się dało i pokażę wam to jakby na świeżo, a tak to musiałem wam wkleić cały gameplay, który kiedyś, kiedyś... Wow, 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 czy to jest masakra w rezydencji teraz? Gameplay, który kiedyś wam nagrałem na mój drugi kanał, więc jakoś tak to musiałem fajnie wykombinować, żebyście... Byli na bieżąco, że to jest jakaś bombka? O co chodzi? Dobra. Rozwalmy tego gościa. Z tego co widziałem, no właśnie, mamy ten komputer i czy możemy go użyć. O, oh, 350, dobra, mamy mieć za 250, coś niedostępnego, amunicję. Dobra, na razie wydaje mi się, że. A, bo my przeżyliśmy pierwszą falę. Okej, okay. dobra, dobra. Użyj. Na pewno tutaj właśnie dostaniemy trochę kasy, więc dobrze będzie tę kasę zebrać i się obronić przed tymi dziwnymi forami. zbierzmy sobie bombkę. Mam dwie bombki, nie mam pojęcia jakie je rzucać. Prawdopodobnie jakoś pod jedynką mamy taką broń. Dobra, kupmy sobie jakąś broń. 450 mam, więc. No, średnio, średnio mógłbym kupić trochę amunicji. To by w zupełności. powinno w teorii wystarczyć. Dobra, pierwsza fala zrobiona. Ok, przyszedł tutaj. Piękna, piękna dostawa została dostarczona. Mhm. I co teraz? Czy będzie już druga fala, czy, czy jeszcze coś będę musiał zrobić? Jak użyć tej bombki? Pod R? O, pod F się rzuca. Dobra, czyli ważne. Dobra, fala numer dwa. Chodźcie, chodźcie, zombiaki. Ja się z wami. W zasadzie to nie wiem, czy to są zombiaki, tylko to są jakieś dziwne nuby, które mnie atakują. 58 amunicji. W teorii powinno wystarczyć. Jeżeli będę dobrze celował i zbierał całą amunicję, to powinienem sobie poradzić. Najgorsi są ci czerwoni i obstawiam, że na fali drugiej może być już troszeczkę niebezpiecznie. Szkoda, że twórca nie poszedł w ten stary styl. Go away. W ten stary styl horroru Gdzie coś, jakieś takie wiecie Mroczna atmosfera, coś nas atakuje Komputer zhakowany i tak e, dalej Tylko tutaj zrobił Troszeczkę inaczej Poleciał w, jakby w, inny, w inną stronę Dobra, nie, nie wstań To muszą być zombiaki, bo oni wstają jakby z ziemi Tego jestem pewien 24 ammo, jeszcze minutę muszę przetrwać Dobra, ciebie trzeba, ciebie trzeba jak najszybciej Rozwalmy, rozwalmy, jakaś yy, kaska, cokolwiek Nic, yy, niedobrze, bardzo niedobrze Jeszcze minutę muszę przeżyć Dobra, ja może nie będę strzelał bo mam 8 amunicji Więc yy, zabarykadujmy się tutaj po prostu Naprawa Okej, okay. o Dobra, nieważne, z ciebie dużo kasy jest Ale i tak muszę to naprawić Ja powinienem cały czas siedzieć w chacie i naprawiać to I czuje się jakbym grał trochę w masakrę w rezydencji Wiecie jakby, jakby to był ten vibe Mniej więcej, dobra czy ja mogę cały czas naprawiać, a ty będziesz cały czas niszczył? Czy to tak działa? No chyba nie do końca tak działa. Dobra, więc spadaj, nupku, stąd. Spadaj. Dobra, yy, może ja sobie zamówię amunicję. To nie będzie głupi pomysł, chociaż jeżeli zamówię amunicję, to będę miał mniej kasy. Hmm. Czy to właśnie była amunicja? To jest dobre pytanie, bo... Czekajcie, sprawdźmy. Siub, 88, tak, to była amunicja, świetnie Tylko teraz nie mamy wystarczająco kasy, żeby sobie kupić strzelba Na pewno strzelba byłaby tutaj bardzo przydatna Nie ma co ukrywać, 7 sekund jeszcze Dobra, gin, padnij, pięknie Jeszcze ciebie Dobra, rozwalony, 245, jakby dropiła amunicja to byłaby spoko, ale... No, mamy tutaj mamy tutaj pewnego rodzaju problemy, bo mamy 345 kaski i kolejną falę. Oj oj. To będzie ciężkie do przeżycia, ale spróbujemy. Zobaczymy, czy to się uda. I czy mały Jimmy przeżyje? To jest też bardzo ważne, bardzo ważna kwestia, czy mały Jimmy przeżyje. Sprawdźmy, komputer 250 miecz. No, zdecydowanie potrzebuje coś, co, co będzie biło bez używania amunicji, więc miecz wydaje się być całkiem spoko. Pytanie, czy to będzie dobry miecz, czy to będzie jakiś taki... To jest Robloxowy miecz, dobra, okej. Okay. Ale wolny, co jest? Dobra, dobra, ale może będzie zabijał na hita, no bo w końcu to... W końcu to miecz, więc może... Może się uda i będzie dobrze nam tutaj miecz działał. Dobra, tak więc co? Czekamy na kolejną falę. Jest fala numer 3. Nie mam pojęcia ile jest tych fal, więc też nie wiem, czy uda mi się przetrwać wszystkie. Ale obstawiam, że pewnie jest ich tak z 5 fal? Tak mi się wydaje. No nie wiem, dobra, nieważne. Spróbujmy uzbierać na strzelbę. O, miecz, dobry, dobra, na hita składa. Ok, ale jak widać, niestety, przeciwnicy. Dobra, miecz to musi być ostateczność, ewidentnie. Miecz to jest po prostu ostateczność chyba. Chyba, że jak mam dużo życia, to wtedy po prostu... Machnąć mieczem, tak jest. Żeby tej amunicji jak najwięcej przeszczędzić. Biegnie czerwony, dobra, jak biegnie czerwony, to lepiej strzelić z daleka, natomiast na tych... Można mieć dwóch czerwonych. O nie, dobra, dobra. Rzućmy jej bombkę. Po prostu. G, bombka, bombka. Go, idź sobie, idź sobie. Czemu ta bombka nie zadziała? Nie, ja wcisnąłem F, a nie zadziałała. Ona na pewno była pod F, jestem pewien. Siema, O, amunicja w ogóle darmowa. Jak najba. Nie pogardza amunicją, nie pogardza. A! Czy ja zginąłem na drugiej fali, czy na trzeciej? O my god, dobra, czy można się wskrzesić? Czy cokolwiek? Fala numer jeden, najgorzej. Ponownie mamy falę numer trzy, na której zginąłem, ale tym razem, jak widzicie, udało mi się uzbierać kasę i mamy strzelbę. Tylko czekajcie, już wam pokazuję, jak to działa. To jest strzelba. BUM! Zabija na hita i bardzo dobrze działa. Lecz niestety jest trochę wolna, więc ja ją sobie zostawię na trudniejszych przeciwników. A na razie będziemy używać po prostu pistoleciku. O nie, 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 nawet. Don't you? Dobra, 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 rozwaliłem ich. Pięknie. Ci czerwoni są najgorsi, ich trzeba jak najszybciej się pozbyć, bo jak widzicie, no niestety, oni bardzo szybko biegają i jest to bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o spotkanie z nimi, więc lepiej ich po prostu szybko wystrzelić. I powiem tak, ta fala już jest dość trudna, i nie wiem, czy przypadkiem ja się nie zabarykaduję na następną falę w moim mieszkaniu, bo to chyba będzie bardziej rozsądne. Takie, takie mam przeczucie, że. No, jeden, jedna chwila nieuwagi, jedno złe przeładowanie i mogę bardzo szybko zginąć, więc tak, rozwalmy ciebie. Rozwalmy ciebie. Czy wy jesteście teraz twardzi? Tak, oni są chyba twarci. Teraz ciężej ich. Ciężej ich pokonać. Jeszcze 50 sekund. Dobra, strzelba musi wlecieć tutaj w ruch, bo innej opcji ja tutaj niestety nie widzę. Przeładowanie, przeładowanie. No, 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 no. No, 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 no! Zostało 48 sekund do końca fali numer 3. Tym razem jestem uzbrojony. Lekko oberwałem, ale powinienem dać sobie radę, gdyby tu się pojawił jakiś nieoczekiwany przeciwnik, ponieważ mam ze sobą strzelbę, która bardzo dobrze działa. Idealnie po prostu, mógłbym powiedzieć. E, tylko, że minus taki jest, że wolno strzela. I też pod G można rzucać te bombki, więc patrzcie, boom, dwóch przeciwników mniej. E, warto będzie tego używać pewnie na dalszych falach, które. Będą jeszcze trudniejsze, tak obstawiam. Dobra, przeładujmy sobie. 19 sekund. Ok, to nie jest dużo, to nie jest dużo i zauważyłem, że chowanie się w chacie nie jest najlepszym pomysłem, a raczej jest, bym powiedział, że kiepskim pomysłem, bo jak zostaniemy otoczeni w chacie, to nie mamy dokąd uciec, a tak to tutaj mamy jakby takie większe pole do manewru. Zobaczcie, możemy tutaj biegać i trzymać przeciwników na dystans, więc... Czy to był niewidzialny przeciwnik? Nie, on zniknął, a bo fala się skończyła, okej, okay, dobra, dobra, idealnie, więc zróbmy sobie jakieś zamówienie, mamy 625 kaski, więc no nie za dużo, nie za dużo, nie ma co ukrywać, e, ale mamy za to dużo amunicji, więc chociaż tyle, dobra, e, bombka na pewno jedna i w sumie to tyle, co możemy kupić, <laughs> więc będę musiał korzystać długo, ej, w ogóle chyba jakby jaśniej się robi, takie mam dziwne przeczucie, jakby te niebo zmieniło troszeczkę kolor, troszeczkę, tak jakby... Było ciemno, ale teraz jakby zaraz miało słońce wzejść. Dziwne, może mi się wydaje, nie wiem, dobra, nieważne. Będzie kolejna fala, zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam dwie bombki, więc jeżeli zostanę otoczony przez przeciwników, to raczej powinienem się obronić. Ale myślę, że będę korzystał głównie ze strzelby, bo strzelba wydaje się być dobrą bronią, ale no, niestety minusem jest to, że mamy 60 amunicji, więc nie wiem, czy na tę fale to wystarczy. Chociaż szczerze powiedziawszy, powinno wystarczyć, bo wydaje mi się, że każda fala jakby trwa dwie minuty, więc... Bez większego problemu powinienem sobie poradzić tutaj. Pyk. I kolejny. Nice. Rozwalimy wszystko. Tam w ogóle kaska leży, więc warto będzie się po nią... I amunicja. Eee. Amunicja jest bardzo ważna. O nie. Go away. Idź sobie, idź sobie, idź sobie. Dobra, świetnie. Rozwalmy ciebie i rozwalmy ciebie. Warto, warto ich rozwalać, bo te rzeczy jakby losowo z nich lecą. Nie wiadomo, co się nam trafi. A jak się trafi nam amunicja, to... To bardzo fajnie. Kaska, trochę gorzej. Najlepiej tę amunicję po prostu trafiać, i wtedy można bardzo ładnie wygrać z tym przejść. Naprawdę, robi się, robi się jaśnie, jestem prawie pewien. Robi się jaśnie, no zobaczcie, to niebo się staje coraz bardziej. Albo my musimy chyba całą noc tutaj przeżyć. Tak, tak, my musimy całą noc tutaj przeżyć. Dobra, przeładujmy. Ok, tu wstaje sobie jakiś ziomeczek. Narka, pięknie. Może zmienię sobie na chwilę na pistolet, jakby, żeby troszkę amunicji przy... przyoszczędzić. No pistolet na pewno szybciej strzela, ale chyba na jedno wychodzi, bo tak naprawdę... no Ci przeciwnicy i tak, i tak są dość szybcy. E, więc jakby zanim strzelę cztery razy z pistoletu, to pewnie razem ze strzelby strzelił i przeciwnika załatwił. Tak mniej więcej to sobie liczę. Dobra, zgiń, narka. Przeładujmy. O, czerwony. Dobra, pięknie. 26 sekund. Ej, ta fala czwarta nie jest taka zła. Jak już się nauczy człowiek grać, to już od razu jest później e, w, miarę, w miarę łatwiej. Dobra, wróćmy do strzelby. Siema. Atakuj. Dobra, nie masz zamiaru atakować, to ja cię zaatakuję. Dobra, ciebie... u Pięknie! Dropnął dobrą kaskę, dropnął dobrą kaskę. Dobra, fala numer 4, 8 sekund. Zaraz wszyscy tutaj wokoło powinni zginąć, a ja powinienem zrobić sobie zakupy, bo mam 1300... Niebezpieczny przeciw, bardzo niebezpieczny. 1400 kaski to bardzo dużo, więc zróbmy sobie jakieś zakupy małe. Weźmy tą bomberkę, pięknie, chodźmy tutaj i do komputera, oczywiście, tak? Bo tutaj możemy sobie kupić. Możemy kupić ten miecz. Za 5000 jest to urządzenia, to jest chyba mapa. Na to mnie nie stać, więc kupię sobie dwa razy amunicję i dwa razy bombkę. Co prawda bombki nie użyłem, ale kto wie, co się będzie działo na tych kolejnych falach. Więc lepiej być uzbrojonym. Dobra, 76 amunicji strzelby. Dużo, bym powiedział, dużo, ale te fale też stają się... Zobaczcie, jakby ewidentnie robi się... To jest chyba ten... Blood Moon. Chyba tak. To jest chyba Blood, Blood Knight, czy jakoś tak się to nazywa? No, to jest chyba to. Oj, albo dzień wstaje po prostu, tego jeszcze nie wiemy. Dobra, fala numer 5. Dwie minuty muszę przeżyć. Oh my god, ile tych fal będzie? To mnie ciekawi. Na pewno grę musimy całą ukończyć na dzisiejszym odcinku, tego jestem pewien. Więc rozwalmy ciebie, narka. Dobra, nie ma co. Strzelba, ja już się nawet nie zastanawiam. Jeżeli mam zginąć, to wolę po prostu. Nie ginąć i użyć strzelby i zmarnować więcej amunicji, ale pokonać wszystkich przeciwników. Dobra. Okej, okay, życie się zregenerowało, zregenerowało się. Więc fajnie, że to życie się w ogóle regeneruje, bo gdyby się nie regenerowało, to mógłby być nie lada Problem. Czemu jest ich tutaj aż tak dużo? Tych czerwonych. Dobra, nie podoba mi się to. W ogóle chyba do niebieskich nie będę strzelał. Eee, bardziej do czerwonych, chyba że będzie sytuacja taka dość luźna jak teraz. To jeszcze, jeszcze, ale zobaczcie w ogóle ile jest? Ile jest tych czerwonych? Coraz więcej z każdą falą. Nie wiem, co będzie na fali szóstej, ale. Jedno jest pewne, muszę przetrwać. Muszę przetrwać do rana. Tak, no wstaje dzień, patrzcie. No. Co to w ogóle miało być? Czemu on tak pobiegł krzywo? Nie mogłem wycelować w niego. O oh my god, dobra. Teraz nie mogę oberwać ani razu. Bo jeżeli oberwę, to się to źle skończy. 52 sekundy. Dobra, życie się zregenerowało, pięknie. Dobra, gin. Szybkie przeładowanie. Okej, okay. czy biegnie jakiś czerwony? Biegnie, oczywiście. Oczywiście. Nara! Dobra, i więcej czerwonych, oczywiście. Klasycznie. Jeszcze więcej? Wow, ich jest tutaj naprawdę dużo. Dobra, 3 Ammo. Rozwalony. Biegnie, nie, nie, nie biegnie chyba. Nie, nie, nie. Ale jest czerwony kolejny, dobra. Pyk. Narka. A niebieski też się rozwale. W sumie kaskę dałeś, więc czemu by nie? Idealnie, okej. Okay. Pyk. 18 sekund. czerwony, to jak najbardziej trzeba się go pozbyć. W ogóle to są jakieś zombie, które wychodzą z ziemi. Nie wiem, czy ten Jimmy ma jakieś, jakąś chorobę, czy o co chodzi. <grym> nie mam pojęcia, czy jakieś tutaj rzeczy widzę, które nie powinny nie powinnym widzieć. Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Dobra, przeładujmy i ostatnie sekundy. Nice! Jeszcze się rozwalili i dali kaskę, więc nie będę z tego powodu narzekał. 650. Mało, i patrzcie, w ogóle już księżyc zniknął, mamy dzień praktycznie. Mamy praktycznie dzień, dobra, 53 amunicji. W teorii powinno wystarczyć, jeżeli fale są wszystkie tak samo równe, to powinno mi to wystarczyć. Czy Ja powinienem jeszcze więcej, dobra, walnijmy jeszcze więcej amunicji. Czemu by nie? Czemu by nie? Skorzystajmy z tego. Amunicja jest potrzebna. Do pistoletu mamy 500, do strzelby mamy 74. Każda fala, jeżeli to trwa tyle samo, to zarobimy i się zwróci. W sensie jakby zwróci się, że wyjdziemy na zero, że nie będziemy tracić amunicji i nie będzie takiej sytuacji, że kiedyś ta amunicja w strzelbie się skończy. Dobra, nieważne. Czas na falę numer bodajże chyba 6, o ile się nie mylę. Czy może 7? Ciężko powiedzieć, nie pamiętam. Fala numer 6. OK, fala numer 6, tak jest, jest, jest. Okej, okay, dobra, niech wyjdą tutaj te zombiaki, albo nuby, jak zwał, tak zwał. W sumie na początek mógłbym z pistoletu trochę, ale... No właśnie, czy to nie będzie niebezpieczne? Czy to nie będzie niebezpieczne? To jest dobre pytanie. Dobra, giń, dobra, nice. Kolejny. Oj, trzeba przeładowywać. Ten pistolet nie jest taki dobry. O, bomberka. Powinienem tych bomberek częściej używać. Ja w ogóle ich nie używam. Ale z, no, z drugiej strony. Dobra, bomberka. Masz, kolego. Bum. <laughs> dobra, okej, okay, tym razem akurat się udało dobrze jej użyć. <laughs> więc git i tak, ciebie rozwalmy i wróćmy do strzelby, bo wydaje mi się, że zaraz będzie większy atak większy atak czerwonych i trzeba będzie naprawdę <laughs> trzeba tu będzie naprawdę się dobrze obronić ok? Pyk no czemu ty tak dziwnie atakujesz? kolego, powiedz mi Dobra, ja już będę ich rozwalał jak oni stoją w miejscu, bo, bo ja, ja nie widzę tego inaczej, oni tak dziwnie atakują, ja jestem teraz na jednego hita w tym momencie. Dobra. No, no, no. Ole. Ole fart. Dobra, bomberka jak nic musi wlecieć, przeładowanie strzelby. O oh, wow, ale miałem farta, ale miałem farta, dobra. Niech mi się regeneruje to życie szybciej, szybciej. 30 sekund. 30 sekund. Bum, dobra, nice. O, jest niebezpiecznie, jest bardzo niebezpiecznie. Bardzo, bardzo niebezpiecznie. 22 sekundy, muszę przeżyć, muszę przeżyć. Ok, czy to jest ostatnia fala? To jest dobre pytanie. Czy będzie jeszcze jedna? Okej, okay, bomberka, zwróciło się. Dobra, to niebieski, to tylko niebieski. Ok, i mamy 10 sekund. Raczej powinienem przetrwać, nawet jeżeli mi jakiś, jakiś czerwony wyskoczy. To powinienem to przetrwać. Siema, ma? Nara. Dobra, wszyscy się rozsypali pięknie. Tam może i leży jeszcze jakaś amunicja, ale dobra, ja tutaj wracam zrobić zakupy i chyba będzie jeszcze jedna fala na to wychodzić. Dobra, zobaczmy co możemy kupić. Miesz, który jest bezużyteczny. Amunicja. A amunicja jak nic. Jak nic potrzebuję amunicji. Więcej amunicji. Co prawda do pistoletu mamy bardzo dużo, ale i tak będę korzystał ze strzelby, bo no nie ma co ukrywać. Jest zdecydowanie, zdecydowanie lepsza. Już jest naprawdę, już jest naprawdę dzień. Albo tak, albo jakąś taką dziwną fazę mam tutaj. Ciężko stwierdzić, ciężko stwierdzić. Jedno jest pewne. Muszę teraz się obronić, bo tu już jest fala siódma. Tu już żarty się skończyły. Tu już żarty się skończyły. Trzeba będzie to ogarnąć i. Dobra, czy już się powinna zacząć, czy może. Czy może się nie. Fala numer 7, ok, dwie minuty. Dwie minuty przetrwać. Ok, to może być ostatnia fala, tak przypuszczam. A jak nie, to będzie jeszcze jedna po niej. I teraz tak. Jest i niebieski Oczywiście, czerwoni też już są Ich najlepiej jak najszybciej Rozwalić Nawet się nie ma co zastanawiać Za dużo ich wychodzi, ej za dużo Dobra, on zaraz będzie we mnie szarżował Masz kolego, bomberkę Nara, pięknie Pyk, bo ja tutaj, ja tutaj Musiałem przeładować sobie A wy mnie atakujecie w tym momencie To jest trochę niesprawiedliwe Więc mówię wam, nara I tyle Tyle w temacie Okej, okay, kolejny Jeszcze jakiś? Czy to już wszyscy? Ja jeszcze minutę, jeszcze minutę muszę przetrwać Oh my god Dobra, czerwony Szybki czerwony, niefajny Jak szybki to niefajny Zbierzmy sobie kaskę I amunicję też, ej w sumie Dobra, tylko żebym się nie połasił na tę kaskę Żeby mnie gdzieś tutaj jakiś nie zaszedł Dobra, trzy amunicji, przeładujmy Okej, okay, nice. Na, nice. Pięknie. Się ma. I do widzenia. Czy wy możecie zginąć po prostu? Dobra, 43 sekundy. Już dużo nie zostało. Dam radę, dam radę. Jimmy przetrwa. Jimmy przetrwa. Dobra, nara. Nara, okej okay, Musiałem się pozbyć tych. Dobra, czy ja mogę. No, 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 rzucam wam bomberkę Nice, nice Dobrze, bardzo dobrze zrobiłem Gdybym nie rzucił, to prawdopodobnie bym zginął yy, Czy jeszcze ktoś mnie atakuje? Już słyszę bicie serca Co nie wróży zbyt, yy, zbyt dobrze Jest i czerwony oczywiście I pewnie będzie kolejny czerwony, znając moje szczęście I to w momencie, kiedy będę chciał przeładować Dobra, zero sekund, okej okay. Przeszyłem falę siódmą. Bardzo dobrze. Nie, nie wiem, co będzie na fali ósmej, ale mam nadzieję, że nie będzie jakichś dziwnych, trudnych przeciwników. Yy, wydaje mi się, że powinienem więcej bomberek kupić. Tak, to nie jest głupi pomysł. Więcej bomberek jak najbardziej może się przydać. Tak więc chodźmy tu. Kupmy sobie bomberkę, bomberkę. I amunicji powinno mi wystarczyć. Mam 67 amunicji, to jest bardzo dużo. Natomiast bomberki się przydają i to bardzo, ponieważ można załatwić kilku przeciwników naraz. A mamy 6 bomberek, więc to idealnie. I zobaczmy, czy uda mi się przetrwać tę falę numer 8. Nie mam pojęcia, co to się będzie działo. Nie wiem, czy będzie więcej przeciwników, czy w ogóle jest więcej przeciwników. Może i są lekko bardziej agresywni, też tak zauważyłem, ale czy jest ich więcej? Może minimalnie, może minimalnie, dobra, dwie minuty. W sumie teraz mógłbym się zabarykadować w mieszkaniu moim i po prostu przeczekać tą falę, ale. Pytanie, czy to by zadziałało? Czy też nie? Dobra, przeładujmy sobie. Okej, okay, zmieńmy broń na pistolet. Ok, mam naładowany. Pięknie. Narka. Cztery. Pum. Pum. Gin. Jest i czerwony, oczywiście. Oczywiście, że jest i czerwony. Bum, narka. Nice. Widzicie, jest dobrze tak na wielkiej przestrzeni się przemieszczać. Łatwiej jest się wtedy po prostu obronić. Dobra, wychodzi ich więcej. Przeładujmy sobie. Biegnie kolejnych trzech. Dobra. Na razie i na razie. Pięknie. Rozwalam tych najgorszych, czyli czerwonych. Niebieskich w drugiej kolejności. Ale też nie chciałbym sprawić, żeby była taka sytuacja jak teraz, gdzie ja tu sobie przeładowuję na spokojnie. Jakiś czerwony próbuje mnie dorwać. Widzicie? Dobrze, jednak jest być na przestrzeni. Na przestrzeni jest zdecydowanie lepiej. Dobra, jeszcze minuta, jeszcze minuta. Dam radę, dam radę. Hops. I hops. I przeładujmy. Co prawda mam trzy amunicji, ale na wszelki wypadek sobie przeładuję. Bo to nigdy nie wiadomo, co się złego może tutaj wydarzyć. Dobra, przeładowanie. Aha, jest i czerwony oczywiście, jak zawsze, jak zawsze Dobra, narka Niebieski, ale ja celuję, ale ja celuję kiepsko <grym> Dobra, przeładujmy I w sumie teraz mógłbym rzucić bomberkę Jeżeli tam widzę ich trzech, to jest idealny moment, żeby się ich wszystkich pozbyć O, razem z tym czerwonym, który tutaj biegł w moim kierunku bum, narka I bum, pięknie Ok, na razie jak widać, za specjalnie dużo się nie dzieje w tym trybie, więc twórca ewidentnie tutaj zrobił pranka na 1 kwietnia. Ale bardzo chcieliście zobaczyć, jak to gram, więc stwierdziłem, że. czemu nie? Dobra, bomberka musi tutaj wlecieć. Ok, fala się skończyła idealnie. Nie ma co tutaj narzekać. Zbierzmy trochę kasy. Pyk, pyk, pyk. Tu jeszcze mamy więcej kasy, więc warto byłoby to wszystko zgarnąć. Jeżeli chodzi o amunicję, mamy 36. Niedużo, niedużo, więc na pewno musimy sobie jakieś zakupy zrobić. E, więc tak, pyk, pyk, pyk. Bomberek mam dużo, więc raczej teraz Raczej teraz pójdę w amunicję. Zdecydowanie to jest to, czego potrzebuję. I chyba mogę kupić trzy raz, Dwa, trzy. Pięknie. Została mi jeszcze stówka na Robuxy, więc idealnie. I tak, mam amunicję. Ile będę miał? 60? 51. Powinno wystarczyć. Powinno wystarczyć. Ok, zobaczmy, co teraz się wydarzy. Bo to mnie najbardziej ciekawi. Co się teraz stanie. Czy będzie kolejna fala? Czy to będzie tak w nieskończoność? Niemożliwe. Niemożliwe, że twórca by strolował i, i jakby. Fala numer 9. Okej, okay. Ciekawie, ciekawie. Ok. I atakujecie, czy nie? Ok, pięknie. Jest i kolejny. Czerwoni też pewnie zaraz się pojawią. Ej, teraz jest ich zdecydowanie więcej, mam wrażenie. No, zdecydowanie, zdecydowanie jest ich więcej. Dobra, przeładujmy sobie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięknie. Jeszcze ciebie rozwalimy najchętniej. Tak jest. Zbierzmy kaskę, amunicję. Aha. Może ja muszę uzbierać kasę na mapę? Nie, no to by było głupie, gdyby musiał uzbierać kasę na mapę. Hmm. Ciężka sprawa. Ciężko powiedzieć, jakby. Może ja muszę faktycznie uzbierać kasę na mapę, ale to by było dziwne. 5000 uzbierać? Hmm. Ciężko będzie, ciężko będzie. Ale zobaczymy, dobra. Pyk. Rozwalmy, rozwalmy. Zobaczymy, jak to się potoczy, wszystko, bo może. Może po prostu jest 10 fal, tak? Tak by było naj. Najbardziej by to pasowało, dobra. Czy ja zdążę się przed nim obronić? Przeładować, przeładować i. Jak najbardziej, dobra. Tam jeszcze jeden widzę biegnie sobie. Kole... Ej, nie za dużo was tutaj? Nie za dużo was tutaj przypadkiem. Rzucam dwie bomberki. Narka. Co prawda jedna bomberka na jednego wleciała, ale zrobiło ich się tutaj nad wyraz dużo. Co mi się średnio podoba. 26 sekund. Okej, okay, okej. Okay. We can do it, we can do it. Łatwiutko, łatwiutko. Aha, pyk, pyk. Przeładujmy, zbierzmy amunicję, zostały mi dwie bomberki, więc no tutaj zużyłem trochę na nich. Ale też była taka sytuacja, co nie? Że trzeba było użyć, bo inaczej mógłbym zginąć, a zginąć przy tej fali, to już byłoby. To już byłoby niefajnie. To już byłoby niestety niefajnie. Dobra. O, rozsypali się pięknie. Fala numer 9 została ukończona. Okej, okay, ile mamy kasy? 725. No to nie jest jakiś super dobry wynik, nie ma co ukrywać. E, zobaczmy, jak sytuacja wygląda na komputerze. Wszystko mamy praktycznie kupione. Mogę sobie kupić to, ale to za 5000 ta mapa. Może ta mapa jest jakby rozwiązaniem. Fala numer 10. No, któż by się spodziewał? Fala numer 10 to musi być najtrudniejsza fala. No, ja nie wyobrażam sobie, że będzie fala numer 11. Jeżeli będzie fala numer 11, to ja się poddaję chyba. To ja się chyba poddaję. Dobra, rozwalmy tego gościa. 550 mamy kaski. Do 5000 może być ciężko uzbierać. Zwłaszcza, że z nich jakby ta kasa losowo leci. Dobra, cześć, panie czerwony. U dwóch czerwonych. Very aggressive, very aggressive widzę Tutaj wlatuje Dobra, pyk, pyk Żółty dolarek Dobra, to mi się podoba W sensie, jeżeli chodzi o YouTube'a to nie Natomiast jeżeli chodzi o te grę To jak najbardziej żółty dolarek daje nam więcej Więc warto go, warto go zebrać Dobra, dwa ammo I dwóch typów biegnie w moim kierunku Ej, co jest? Nie za dużo was tutaj przypadkiem, koledzy nie za dużo was tutaj. Dobra, pozbyłem się ich. Dobra, już uciekam coraz dalej. Zaraz zejdę na karaniec mapy. Na to wychodzi. Dobra, 1100 mamy. Nie jest to zły wynik. Nie ma co. Hello. Bye. Żegnam. Dobra, dwa amunicji. Jeden amunicji i spróbujmy przeładować. Raczej powinno mi się udać zdążyć przeładować. I. Dobra, pięknie, narka. Biegnie kolejny, oczywiście, jak żeby inaczej. Dobra, przeładujmy sobie na spokojnie. Fala numer 10. Pyk i pyk i pyk. Trzy ammo. dobra, raz yy, i dwa. Pięknie. Bronimy naszej chaty, a w zasadzie to ja w sumie uciekam, jeżeli o to chodzi. Bardziej ja uciekam niż bronię. Dobra, pyk. 12 ammo. No nie zostało mi za dużo amunicji, ale oni też jakby. Oni też jakby dropią coraz więcej, mam wrażenie. Tej kasy. No zobaczcie, tutaj mamy pełno, pełno kasiury. Fala numer 10. Może to jest specjalnie tak zrobione, że z każdą kolejną falą zarabia się coraz więcej. Au! Czemu ja tak długo to. Dobra, skończyła się. Pięknie, idealnie. E, nazbierajmy. Nazbierajmy kasy. I chyba tak, faktycznie trzeba uzbierać chyba 5000. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Tam jeszcze kasa leży, ale nie wiem czy chcę ją zebrać. No, mógłbym ją zebrać. 1100. 5 na 6 jeżeli chodzi o strzelbę, no to, no to raczej średnio, jeżeli chodzi o amunicję, będziemy musieli strzelać z pistoletu, chyba żeby, żeby się tutaj jakoś yy, bronić, ale z pistoletu, no może być ciężko, może być ciężko. 5000. No chyba 5 tysięcy potrzebujemy. W końcu udało się i mam uzbierane 5 tysięcy kaski. O tak, tego było mi trzeba na siódmej fali i wydaje mi się, że to jest właśnie to. To jest to, czego mi brakowało. Nie miałem wystarczająco kasy, bo za dużo jej wydawałem, a teraz mam 5000, będę w stanie kupić to dziwne urządzenie, które być może zapewni mi zwycięstwa. Tymczasem mogę w sumie wrzucić w was bomberkę, bo mam ich dużo, więc czemu by nie rozwalmy trzech na raz, pięknie. Biegnie oczywiście czerwony w naszym kierunku. A my musimy przetrwać jeszcze 20 sekund, więc to nie jest jakoś specjalnie dużo. Zwłaszcza, że mamy sporo amunicji, bo nauczyłem się strzelać lepiej i lepiej celować i w ogóle mamy bomberki, mamy wszystko, więc. W teorii wszystko powinno pójść zgodnie z moim planem. 6 sekund jeszcze. Tak więc jeszcze ciebie rozwalimy, może jeszcze ciebie i idealnie mamy 0,0. Pięknie. Dobra, teraz wszyscy zginęli. Możemy wrócić i kupić to dziwne urządzenie, które być może zapewni nam zwycięstwo. Takie mam przypuszczenia, więc zobaczmy. Chodźmy tutaj i teraz tak do komputera szybko, zanim się kolejna fala aktywuje. Pięknie i to jest 100. To. 5000. Bum. Nie wiem co to jest, nie mam pojęcia, ale kupiłem to i zobaczmy, czy to w ogóle zadziała. Tak więc użyj, uwaga, uwaga, otwieram i co to jest? To jest jakieś radio, i chyba ekstrakcja za 60 sekund. O, dobra, dobra, czyli ja wezwałem prawdopodobnie pomoc, i teraz muszę przetrwać jeszcze 60 sekund, zanim zostanę prawdopodobnie uratowany. Co może nie być łatwe, tak mi się wydaje, bo mamy tutaj bardzo dużo, bardzo dużo przeciwników. Niebezpiecznych przeciwników, a ja mam tylko jedną bomberkę. Dobra, koledzy, odsuńcie się, proszę, odsuńcie się, bo ja muszę. Ja muszę przeżyć, ja muszę przeżyć, to jest dla mnie bardzo ważne. 28 sekund, dobra, 3. Nie mam bomberek, więc może być ciężko. Musimy ich wszystkich rozwalić, tego jestem pewien. Tam widzę bomberkę w oddali, więc fajnie byłoby. I o mieć. Dobra, przeładujmy, przeładujmy. 16 sekund. I can do it, I can do it, I can do it. I can do it. Wiem, że mi... Wiedziałem, że mnie walni. Ja wiedziałem po prostu. 9 sekund. Rozwalmy Ciebie, przeładujmy. Tylko w czerwonych strzelam, tylko w czerwonych, bo w innych się nie opłaca. 2 sekundy, jedna sekunda i 0. Czy ja już żyję, czy ja przeżyłem? Powiedzcie mi, czy ja przeżyłem? Helikopter! To jest to. Dobra, gin. Chciałam dotrzeć do helikoptera teraz Come on Come on, bro Do helikoptera muszę dotrzeć Gdybym tylko był w dobrym kierunku To by się to udało O jestem mega otoczony Dobra tylko w czerwonych tylko w czerwonych Bo oni mi zagrażają Boom pięknie No i może w jednego niebieskiego dobra dobra Doliny doliny szybko doliny I ekstra Uff, Udało się przeżyłem Mały Jimmy został Ocalony Wow, to było naprawdę trudne, powiem wam szczerze, ale udało się. Mały Jimmy przeżył, niestety musiał opuścić swoją chatkę i zostawić tam swój komputer. I tak się kończy historia Jim's Computer 2, czyli komputer Jima część druga. Wyrafinowany kwietniowy żart. Oczywiście to był żart, więc to nie było tak naprawdę e, Jim's Computer 2, tylko to był żart. Do zobaczenia następnym razem. Miejmy nadzieję, że twórca nie będzie trollował i zrobi o wiele lepszy tryb niż ten.